bardziej eskalowany, ponieważ no, zupełnie inaczej odbiera się drwiny czy szyderstwa z osoby żyjącej, a zupełnie inaczej z osoby, która zginęła i to zginęła w tak strasznych okolicznościach. Strasznych i no, najmniej mówiąc niejasnych, prawda? Więc no, ja czasami sobie tak żartuję, że z moją książką jest tak jak z funduszami unijnymi, bo w Polsce jest teraz taka kampania promocyjna funduszy europejskich, gdzie się mówi, że każdy z nich korzysta, nie każdy je widzi. I dokładnie tak było i jest z przemysłem pogardy, że praktycznie każdy musiał się z tym zjawiskiem zetknąć, bo ono było wszechogarniające we wszystkich możliwych kanałach przekazu, w prasie, w radiu, w telewizji, w internecie, w książkach, w kabarecie, na scenie, w popkulturze, no właśnie wszędzie. Moja książka o tym opowiada i rozdział po rozdziale jest to i data po dacie omówione. I teraz, no jeśli to zjawisko jest niedostrzegane, to moja książka po pierwsze pozwala to na nowo zobaczyć, a po drugie nie pozwala zapomnieć, bo jest to, no będę się znowu chwalił, ale pierwsza taka praca na rynku, która w sposób kompleksowy całe to zjawisko opisuje i to nie na zasadzie jakichś osobistych refleksji czy polemik, tylko to jest po prostu dokument. To jest książka, która pokazuje fakty. Data po dacie, cytat po cytacie, czyli wypowiedź po wypowiedzi. Od pana Pawła, wydawcy książki i również z przekazów medialnych wiem, że książka została dobrze przyjęta na rynku również w takim sensie merkantylnym, to znaczy, że po prostu jest nie tylko komentowana, ale również kupowana. No i pytanie, można zadać takie pytanie, dlaczego? No bo, proszę Państwa, ludzie nie są masochistami, nie kupują tej książki, żeby się samobiczować, żeby jeszcze raz to wszystko przeżywać, albo żeby się tym bardziej, no nie wiem, w jakiś sposób epatować, czy czerpać satysfakcji z przypominania, jak to wszystko strasznie wyglądało. Ja myślę, że główną przyczyną, dla której ta książka jest kupowana, jest to, że bardzo duża część polskiego społeczeństwa, nie chcę określać w procentach, ale ogromna, jest po prostu medialnie zaczyczana w kraju i poglądy, i wrażliwość osób nie jest uzewnętrzniona w przekazie publicznym, ponieważ mainstream, czyli media głównego nurtu, czyli media, jak czasami się o tym mówi, mętnego nurtu, dają tylko jeden przekaz. Przemysłu pogardy nigdy nie było i nie ma nadal, ale Lech Kaczyński, mówi się, był fatalnym, beznadziejnym prezydentem i bardzo słusznie się z niego wyśmiewali. Taki jest mniej więcej główny komunikat w tych mediach mainstreamowych. Ale oczywiście to nie jest prawda i ludzie mają poczucie, że ta prezydentura była w sposób skrajny, znaczy jej obraz był w skrajny sposób wypaczony, a rzekoma krytyka nie była krytyką, tylko po prostu bardzo często odzieraniem z godności. I no tak jak mówiłem, na co mamy zresztą pod tytułem książki, polegała na niszczeniu wizerunku prezydenta za pomocą wszelakich szyderstw i zniewag. No i wielu ludzi właśnie o tym mówi, że potrzebowaliśmy tej książki, bo chodzi o to, żeby mieć jakieś potwierdzenie, jakiś dokument czy świadectwo. I no, nie boję się powiedzieć, że książka wydana przez wydawnictwo Prohibita jest takim świadectwem. Także przyjechaliśmy do Państwa z książką, ale również jak Pan Paweł kiedyś to określił trafnie, to zostało nawet na okładce tylnej zaznaczone, przyjechaliśmy z dowodem w sprawie. Czyli no, trzymając się takiej terminologii prawnej, to nie jest akt oskarżenia, ale na pewno jest to dowód w sprawie na okoliczność jakiejkolwiek dyskusji w sprawie tego, czy przemysł pogardy istniał, czy nie, a jeśli tak, to jaki był jego zakres i jakie były jego niszczące skutki. Ja tak czasami żartem sobie mówię, że gdyby nie fakt, że sam tę książkę wydałem, napisałem, a wydawnictwo Prohibita wydało, to mógłbym powiedzieć, że ona w jakiś sposób spadła z nieba w samo centrum, epicentrum obecnej dyskusji w Polsce, która na pewno do Państwa dociera na temat mowy nienawiści.
I to jest właśnie bardzo charakterystyczne, bo cała ta dyskusja moim zdaniem została sztucznie wykreowana i jest sztucznie napędzana. Bo ja, proszę Państwa, zbyt długo już pracuję w mediach, żeby wierzyć, że tego typu kampanie odbywają się samoistnie i że rodzą się po prostu na zasadzie jakiegoś przypadku. Była potrzeba wytworzenia takiej atmosfery zagrożenia, ekstremizmu i potrzeba wywołania lęku. No, trochę dalej na wschód tego rodzaju efekty osiągano poprzez wysadzanie budynków mieszkalnych albo stacji metra, żeby stwarzać zagrożenie. A tutaj chodzi po prostu o to, że Polacy w swojej masie nie za bardzo lubią konflikt czy awanturę, czy jakieś skrajności w polityce. I właśnie stworzenie atmosfery, że jest zagrożenie ekstremizmem i tą mową nienawiści jest celowe. A moja książka pokazuje, owszem, mowę nienawiści, tylko płynącą zupełnie z innej strony i dokumentuje, gdzie naprawdę źródło tej nienawiści i tej agresji w takim przekazie publicznym istnieje. Na pewno śledzą Państwo wydarzenia w Polsce, więc no, chcę to pokazać, bo to jest bardzo charakterystyczne, jak tego typu kampanie się odbywają. Bo ja w swojej książce właśnie o tego rodzaju akcjach piszę, a teraz ta książka jest osadzona na tle bardzo konkretnych wydarzeń. No, najpierw mieliśmy informację o tym, że pojawił się rzekomy polski Anders Breivik, który rzekomo za pomocą czterech trotylów chciał wysadzić parlament z prezydentem obecnym i tak dalej. No, później się okazało, jak wielki udział w tej całej sprawie mają funkcjonariusze ABW. Mieliśmy Marsz Niepodległości 11 listopada i przekaz główny, że po prostu faszyści w Polsce podnoszą głowę i że to oni próbują zapanować nad nastrojami w Polsce czy dorwać się do władzy. Później mieliśmy wypowiedź takiego radnego z Oleśnicy i to też jest bardzo charakterystyczny przykład. Ogłoszono, że on nawoływał do zorganizowania referendum w sprawie zastrzelenia jak psa prezydenta, przepraszam, premiera Tuska. No, bardzo dokładny przykład zmanipulowania, ponieważ toczyła się dyskusja w internecie na blogu. I on powiedział coś takiego, że skoro można w dowolny sposób prawnie wpływać na to, czy będą żyć, czy nie będą żyć dzieci nienarodzone, to zwracał się do prawnika, to powiedz mi, czy na tej samej zasadzie można by zorganizować referendum w sprawie na przykład zastrzelenia Tuska. Bo kwestia jest ta sama. Życie i życie. No, taki był realny sens tej wypowiedzi. Natomiast w przekazie mediów mętnego nurtu poszło, że jest radny z Oleśnicy, który nawołuje do zorganizowania referendum w sprawie zastrzelenia premiera. No, no absurd zupełnie. No i do tego jeszcze doszły wypowiedzi znanego reżysera Grzegorza Brauna, który kiedyś tam ostro owszem powiedział, że na tle tego, co się dzieje w mediach, to by trzeba ustrzelić iluś tam dziennikarzy Gazety Wyborczej czy TVN. Ale oczywiście poszedł komunikat, że jest nawoływanie do strzelania i że dziennikarze w Polsce powinni się czuć zagrożeni. I na tym tle mówi się, że w przypadku czy pod adresem prezydenta Kaczyńskiego nigdy nie było żadnych gruźb, nie mówiło się o strzelaniu, o zabiciu. No więc moja książka dokładnie dokumentuje, jak to było naprawdę. I ja oczywiście nie jestem w stanie i nawet do tego bym Państwa nie broń Boże, nie zmuszał, żeby teraz referować całą treść książki, ale było przynajmniej kilka przykładów, gdzie bardzo wyraźnie o tym mówiono. No, w świecie celebrytów powstała książka, gdzie jest opisany zamach na prezydenta Kaczyńskiego, bardzo realistyczny i bardzo delikatnie mówiąc niesmaczny i wulgarny, bo jest scena przedstawiona jak no, strzelec trafia w głowę prezydenta i ta głowa mu się rozpada jak dojrzały melon, to jest cytat. Były utwory różnych tak zwanych artystów, na przykład rapera Hukosa, który pisał, że
Znaczy śpiewał, czy wykrzykiwał ze sceny, że on zastrzeli prezydenta i będzie świat oglądał przez dziurę w jego głowie. Ja mógłbym tak bez końca, proszę Państwa, cytować. No, wspomnę też o pewnej jurorce takiego programu rozrywkowego. Zapytana o swoje uczucia wobec prezydenta, powiedziała, że jedyne, co by mogła, to przegryźć mła aortę. Tych przykładów jest mnóstwo, ale ja nie chcę poprzestać na świecie, no właśnie, celebrytów i piosenkarzy i artystów, bo bardzo łatwo zrobić też odniesienie do świata polityki. I przypomnę taką historię, to był listopad 2008 roku. Prezydent Kaczyński pojechał do Gruzji na 5. rocznicę tak zwanej rewolucji róż. No akurat tam sytuacja była bardzo napięta, konwój prezydencki został ostrzelany. I komentarz obecnego prezydenta był taki: jaka wizyta, taki zamach. I trzeba ślepego snajpera, żeby nie trafił z 30 metrów w samochód, prawda? Autor tych słów później mówił, że właściwie nic takiego się nie stało i że chętnie by je powtórzył, ponieważ słowa były oparte na ironii i tylko ludzie inteligentni mogli dostrzec głębię tych słów. No to właściwie można to zostawić bez komentarza. No, nie chcę też dodawać, znaczy referować innych spraw, bo Państwo to doskonale znają, ale o dożynaniu watahy to już każdy słyszał i wiemy też, co pod tym pojęciem się kryje i jakie są intencje. I proszę Państwa, teraz w Polsce powstała inicjatywa, żeby rząd stworzył specjalną radę czy komisję, która będzie dokumentować, rejestrować wszystkie przypadki mowy nienawiści. No to już jest z gruntu dosyć kuriozalne. Tak, tak, bezczelne wręcz, bezczelna propozycja, żeby zajmował się tym rząd, a w szczególności jeden konkretny minister. I podczas jednego z moich spotkań z czytelnikami padła propozycja, żeby tę książkę wysłać ministrowi, który ma się tym zajmować, to będzie miał gotowy materiał, będzie miał po prostu od czego zacząć. I to jest... Dziękuję bardzo. Bo ja jestem pewien, że każdy, kto przeczyta tę książkę, będzie miał właśnie poczucie, że to jest doskonały pomysł, żeby ona stała się takim początkiem, czy inauguracją dyskusji o tym, na czym polega przemysł pogardy, mowa nienawiści i skąd to zjawisko płynie. Ale oczywiście mainstream patrzy na to zupełnie inaczej. Ja sobie przeczytałem wywiad takiego socjologa Radosława Markowskiego w Gazecie Wyborczej. No i tam pytanie z tezą pada, czy w polskiej polityce czuć zapach progu, tak? W odniesieniu do tego rzekomego agrobombera z Krakowa. Odpowiedź profesora: tak, jest niebywałe natężenie nienawiści i że no, generalnie czuć zagrożenie. Moja odpowiedź brzmi tak samo. No, jeśli ktokolwiek chciałby zobaczyć, jak ta nienawiść się przejawia, to wystarczy przeczytać książkę, którą napisałem. Bo proszę Państwa, jeśli mówić w ogóle o ofiarach nienawiści, to w Polsce jest pierwsza i mam nadzieję, że ostatnia ofiara fizyczna tej nienawiści. Jest to pan Marek Grosiak, który 19 dokładnie października 2010 roku został zastrzelony przez Ryszarda C., czy jak to woli Ryszarda Cybę, byłego członka obecnie rządzącej partii, który nie tylko zastrzelił tego działacza Prawa i Sprawiedliwości, ale również jeszcze poderżnął gardło, przeżył, miał szczęście ten człowiek, Paweł Kowalski. Czyli te ofiary były dwie. Więc jeśli rozmawiamy o naprawdę ofiarach mowy nienawiści, to od tego też trzeba zacząć. I jeszcze jak jestem przy tym, jak mainstream się odnosi do zagadnienia przemysłu pogardy, to powiem o zupełnie kuriozalnym tekście, który też wyczytałem w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Tytuł znamienny: rynsztokowa polityka. I publicysta Marek Bejlin napisał coś takiego, że kto atakuje mową nienawiści, uderza w całe społeczeństwo. I z tym jednym zdaniem bym się zgodził, w tym sensie, że proszę Państwa, jeśli przemysł pogardy był wymierzony w prezydenta, czyli nie w jakiegoś uzurpatora,
tylko głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej, który został wybrany w legalnych wyborach przez 54% głosujących w drugiej turze, przez prawie 8,5 miliona ludzi, no to ja mam poczucie, że jeśli pod adresem takiego prezydenta padają słowa typu cham, dureń, kurdupel, wariat, psychopata, to jest to również znieważanie jego wyborców. I myślę, że właśnie całe okrupieństwo Przemysłu Pogardy polega na tym, że ono niszczy za jednym zamachem osobę prezydenta, urząd prezydenta i jego elektorat. No i właśnie nawiązując do tej wypowiedzi Bejlina z Wyborczej, on po tym zdaniu, które zacytowałem, że mowa nienawiści uderza w całe społeczeństwo czy w cały naród, natychmiast znalazł winnego, to znaczy uznał, że brat prezydenta, prezes PiS jest głównym sprawcą tego przemysłu pogardy. I to mnie jeszcze nie zdziwiło, bo ten przekaz jest bardzo częsty. Ale kolejne zdanie, do dzisiaj nie mogę wyjść po prostu z szoku, ponieważ on napisał tak. I rzecz polega na tym, że mowa nienawiści, nawet jeśli uderza w Kaczyńskiego, to mu służy. To jest, proszę Państwa, już tak pokrętna i tak nonsensowna teza, bo to by kazało twierdzić, że okradanym, znaczy, że złodziejstwo służy okradanym, a zabijanie służy mordowanym. Oczywiście rozwinięcie tej tezy było takie, że pośród obelg płynących z obu stron autokrata staje na równych prawach z demokratą. I to jest cała perfidia, bo autokrata, proszę Państwa, to też jest element mowy nienawiści. No kto jest autokratą? To jest ktoś, kto niszczy prawa człowieka, który rządzi w sposób niedemokratyczny. Czyli cała perfidia, mówić o, czy potępiać mowę nienawiści za pomocą mowy nienawiści, de facto, tak? To jest kolejny z przykładów tego przemysłu pogardy. I no, moja książka po prostu pokazuje, skąd realnie ten przemysł pogardy wypływał, czy był prowadzony, inspirowany. I bardzo zapraszam Państwa do lektury książki, bo no, powiem szczerze, ja już się spotkałem z paroma opiniami, że ta książka jest mocna, że ona jest wręcz szokująca albo porażająca. Takie opinie spotykam i oczywiście trzeba być na to przygotowanym, ale jak jestem pytany o to, dlaczego w ogóle taką książkę napisałem, no bo to nie było przyjemne. To dla mnie było również jakimś obciążeniem psychicznym, kiedy ja musiałem się przekopywać przez te wszystkie wycinki, czy zrzuty ekranowe z internetu, czy nagrania. To nie było przyjemne, ale odpowiadam w sposób bardzo prosty i rzeczowy. Ta książka została napisana w imię prawdy. W przestrzeni publicznej w Polsce i wszędzie, gdzie pomyślimy, powinna obowiązywać zasada pisania prawdy, a w tym przypadku tego nie było. I teraz, no, ja mógłbym jeszcze długo mówić i pewnie tak jeszcze przez parę chwil poopowiadam właśnie o tym, w ogóle skąd ta książka się wzięła, jak ja ją pisałem, a myślę, że to też Państwa w jakiś sposób zainspiruje do ewentualnych pytań. No, często się jestem pytany o to, kiedy ja podjąłem taką myśl, żeby książkę Przemysł Pogardy napisać. To było, proszę Państwa, tak, że ja właściwie od lat 90., od początku lat 90., czyli właściwie od mojej takiej pierwszej aktywności zawodowej, interesowałem się satyrą polityczną i gromadziłem sobie różne materiały na ten temat. Gdzieś tam w tych latach 90. Oczywiście na temat i Lecha Kaczyńskiego, i Jarosława Kaczyńskiego żarty opowiadano, rozmaite, tak? Koszmarny sen Wałęsy, trzeci Kaczyński. Było tego wiele. Były programy telewizyjne, Szopka Marcina Wolskiego, Polskie Zoo, gdzie oni byli przedstawieni jako wcale nie jakieś sympatyczne stworzonka, tylko antypatyczne chomiki. Ale to wszystko, proszę Państwa, było wpisane w pewne ramy i to było proporcjonalne w stosunku do śmiechu, jaki otaczał innych polityków. Ja zauważyłem dokładnie od jesieni 2005 roku, czyli od momentu, kiedy Lech Kaczyński wygrał
wybory prezydenckie, a jego brat ze swoim ugrupowaniem wybory parlamentarne, że nagle stało się coś bardzo dziwnego. No, Donald Tusk kiedyś mówił o jakimś przestawianiu medialnej wajchy, więc tam akurat można było mieć takie poczucie, że nastąpiło jakieś nagłe przestawienie wajchy medialnej i wszystkie działania tak zwane humorystyczne, ale tak naprawdę no, pod tym szerokim szyldem Przemysł Pogardy były nakierowane na prezydenta i jego otoczenie polityczne. No, jest taki dowcip, który właściwie bardzo dobrze oddaje istotę sytuacji, bo później były następne wybory w 2007 roku i wygrał je kto inny, jak wiemy. I dowcip polega na tym, że spotykają się główni kreatorzy Przemysłu Pogardy z największych redakcji prasowych i telewizyjnych, jest odprawa polityczna i jest coś takiego. Słuchajcie, przez 2 lata rządów Kaczyńskich zwalczaliśmy rządzących. No ale nie przesadzajmy, trzeba dać sobie z tym spokój. Kto inny wygrał wybory, więc teraz odmieniamy i atakujemy opozycję, tak? No i właśnie na tym polega istota rzeczy. Ale wracając do tych moich obserwacji, ja zobaczyłem, jak fizycznie rośnie stos materiałów na temat prezydenta w tych moich wycinkach i w tym moim prywatnym archiwum. I to był jakby pierwszy impuls, żeby taką książkę przygotować. Ale ona oczywiście miała obejmować 5 lat, czyli pełną kadencję prezydencką i miała być takim podsumowaniem i zwieńczeniem i pokazaniem, w jaki sposób za pomocą no, rozmaitych sztuczek socjotechnicznych albo po prostu takiego perwersyjnego rechotu ta prezydentura była odzierana z czci i godności. Taki był mój zamiar, no ale zdarzyła się katastrofa smoleńska i ona mocno to wszystko wywróciła w powietrze, bo oczywiście pierwsze miesiące po katastrofie, proszę Państwa, to nie był czas, kiedy ja chciałbym się mentalnie, tak psychicznie pochylić nad tym całym szyderczym rechotem, który się rozlegał. A poza tym trochę zgrzeszyłem taką, powiedziałbym, naiwnością, a może idealizmem, bo mnie się wydawało, że po tym, co się stało, cały ten Przemysł Pogardy ustanie, że on zostanie zatrzymany, wyhamowany. No a stało się zupełnie inaczej, bo tak jak już wspomniałem, on jest jeszcze bardziej nakręcany, no a w polskiej kulturze, czy w naszej tradycji narodowej wyśmiewanie się ze zmarłych jest po prostu karygodne i ja tutaj na każdym spotkaniu używam słowa, że to jest forma zbydlęcenia, bo jeśli prezydent Wałęsa publicznie mówi, że no, zginął i to jest jego jedyne osiągnięcie, to jak można tego typu słowa komentować? Po prostu kurtyna milczenia albo też książka. Przy czym no, ja zawsze w swojej książce mówię, że to nie jest jakiś jęk bólu czy krzyk gniewu, bo ja się starałem napisać tę książkę bardziej jako taki naoczny świadek i rzetelny kronikarz, a nie ktoś, kto jest opanowany emocjami no bo emocje czasami przeszkadzają w pisaniu. No ale wracając do tego wątku, kiedy powstała myśl, żeby napisać tę książkę. Proszę Państwa, był 18 kwietnia 2010, nieprawdopodobny boiście królewski pogrzeb Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. No i ja widziałem, jak tłumy ludzi, tysiące odprowadzają trumnę wiezioną na lawecie, jak rzucają kwiaty. I tak sobie pomyślałem, że po pierwsze szkoda, że pan prezydent tego nie może zobaczyć, w jaki sposób jest żegnany, bo myślę, że miałby wtedy jedną z tych nielicznych chwil takiego poczucia, że cała jego prezydentura była ważna i że tak jak żaden inny prezydent pilnował interesów Polski i miałby, no użyję tego słowa, rodzaj satysfakcji. Więc wtedy sobie pomyślałem, że po prostu książka, która pokaże prawdę, prezydentowi się należy, że ona musi być argumentem w dyskusji o jakości
tej prezydentury i o dyskusji na temat tego, jakim prezydentem był, jakim mężem stanu był Lech Kaczyński. Więc to był rodzaj, można nawet powiedzieć, mojego zobowiązania. A druga kwestia taka, że w tym mainstreamie, będę się trzymał tego określenia, na bardzo krótko, ale jednak pojawiła się taka opinia, taka refleksja, że za życia prezydent Kaczyński był przedstawiany skrajnie nieobiektywnie i że wszystkie jego osiągnięcia, czy zasługi, czy zalety były po prostu pomijane albo marginalizowane. Natomiast do monstrualnych rozmiarów były wyolbrzymiane jakieś drobne potknięcia czy lapsusy językowe. No bo, proszę Państwa, jeśli gdzieś tam się pojawiła wynikająca z ogólnego zamieszania kwestia tak zwanego Irasiada, pewnie Państwo kojarzą o co chodzi, no to zrobienie z tego kilkudniowego serialu w rozmaitych telewizjach, programach kabaretowych, radiowych i tak dalej jest po prostu przejawem jakiegoś już, powiedziałbym, zupełnego opętania. A takich sytuacji i takiego rozbuchiwania tych drobnych potknięć było mnóstwo. I to, proszę Państwa, prowadziło do skutków druzgocących, bo manipulować opinią publiczną w Polsce jest stosunkowo łatwo. W Niemczech jest trochę inna tradycja czytelnicza, tutaj się więcej mimo wszystko czyta prasy, książek, natomiast w Polsce ludzie w większości kształtują swoje opinie na podstawie przekazu telewizyjnego. Tak się oblicza, że od 1 do 1,5 miliona ludzi tylko ma kontakt ze słowem drukowanym, gdzie można coś tam wyczytać, jakieś argumenty poznać. Natomiast publika kilkunastomilionowa to jest w zasięgu telewizji. No i wystarczy te telewizje mieć pod swoim politycznym kierownictwem, a tak to się odbywa. I to nie jest mój wymysł, tylko słowa znanego reżysera, który powiedział, że mamy zaprzyjaźnione telewizje, tak? Czyli zaprzyjaźnione, czyli te, które w ramach przyjaźni wykonują jakieś usługi, tak? Czy przysługi. W związku z tym ten przemysł pogardy świetnie mógł funkcjonować właśnie dzięki temu. Profesor Staniszkis nawet wprowadziła takie pojęcie kontroli strukturalnej, czyli nie trzeba tworzyć, tak jak było w PRL-u, urzędu do spraw kontroli publikacji i widowisk, nie trzeba tego wszystkiego formalizować. Wystarczy w paru punktach ustawić na odpowiednich pozycjach odpowiednich ludzi i cała dyskusja jest wygaszana, bo to się później odbywa, mogę to sam obserwować w świecie mediów, na tej zasadzie, że ktoś powie, nie no, Kaczyński, przestańcie, to w ogóle obciach i piszemy tak i tak. I później jest tylko forma takiej presji środowiskowej, zawodowej, i albo ktoś ma odwagę cywilną i jakby idzie w poprzek temu, albo realizuje to, co jest nie wprost, ale jednak nakazywane. A raczej ta druga forma zachowania jest zdecydowanie częstsza. Jestem też pytany o taki ostateczny impuls, który sprawił, że tę książkę napisałem. No bo to była dosyć mozolna praca, nie ukrywam. Wręcz benedyktyńska, no bo trzeba było się przez te prawie 5 lat przekopać przez wszystkie źródła. O tyle dla mnie to było, przepraszam, prostsze, że miałem to zgromadzone, to swoje prywatne archiwum. Ale takim ostatecznym impulsem była sprawa, zapewne Państwu znana, portalu satyrycznego antykomor.pl. Tam młody człowiek z Tomaszowa Mazowieckiego, student anglistyki, na różne sposoby wyśmiewał się z obecnego prezydenta, przy czym on w swoich publicznych oświadczeniach mówił, że robi to głównie dlatego, żeby pokazać, jak bolesne, jak dotkliwe może być operowanie śmiechem. No ale jedna zasadnicza różnica. Co tego człowieka za to spotkało? On tam miał jakieś grzeszki inne, bo zdaje się, że sobie nie do końca legalnie podkręcił, jak to określił, prędkość internetu, czy tam posługiwał się jakimś dokumentem na swojego ojca. Okej,
Ale skazany został za co innego. On został skazany z artykułu 135 Kodeksu Karnego, ustęp 2. Kto znieważa prezydenta Rzeczypospolitej, podlega karze do 3 lat więzienia. No, nie dostał tych 3 lat więzienia, ale jaka była sytuacja? Tam się pojawiały różne fotomontaże, jakieś gry. I teraz po paru miesiącach istnienia tej strony, która miała tam w początkach 300-400 wejść dziennie, czyli bardzo niewiele jak na portal internetowy, nagle sprawą zainteresowała się prokuratura. Później poszło zlecenie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do instytucji, która na celu ma zwalczanie zagrożeń państwa, terroryzmu, szpiegostwa, tego typu rzeczy. Tak? Przychodzą do młodego człowieka o 6 rano, czyli tak w momencie, kiedy prawo na to pozwala w pierwszym momencie. 3-godzinny nalot, przeszukanie mieszkania, przeszukanie piwnic, konfiskata komputera i nośników danych. No i forma zastraszenia, bo on po takim najściu tę stronę zamknął. A później rzeczy toczyły się dalej i został, znaczy wdrożono sprawę prokuratorską już na etap sądowy, odbył się proces, wyrok całkiem dotkliwy, bo to jest ograniczenie wolności plus tam obowiązek świadczenia przez ileś godzin prac społecznych, ale to nawet nie chodzi o wysokość tej kary, tylko po prostu o to, że istnieje ogromna dysproporcja i że jest to forma posłania takiego komunikatu, takiego zastraszenia, że uważajcie, jak będziecie się wyśmiewać z tego czy innego polityka, to spotka was to samo albo jeszcze coś gorszego. I proszę Państwa, no, nie ma zgody na to, żeby istniała taka nierównowaga, taka asymetria w tych działaniach prawnych. Bo rzecz jasna, w czasie tej niepełnej kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego były podejmowane próby obrony godności i osoby, i urzędu, ale te wszystkie próby kończyły się na tym, że albo w ogóle była odmowa wszczęcia sprawy, albo umorzenie, albo decyzja o tym, że czyn nie nosi znamion przestępstwa, albo że jego szkodliwość społeczna jest bardzo niska. Więc no, przypomnę może tam dwie czy trzy sprawy, jak to wyglądało. Bardzo krótko po sukcesie wyborczym Lecha Kaczyńskiego na dworcu centralnym w Warszawie taki bezdomny Hubert H. zwymyślał, naurągał policjantom i przy tej okazji w obelżywych słowach prezydentowi, którego uważał za mocodawcę tych policjantów. No i policjanci, to nie było z inicjatywy ani kancelarii, ani tym bardziej prezydenta, wszczęli sprawę i nagle odbył się medialny spektakl kilkutygodniowy poszukiwania rzekomego ścigania tego koszarda. A on sobie spokojnie podróżował po Polsce, w pociągach, sypiał na dworcach, w Katowicach, a przede wszystkim udzielał się medialnie, bo udzielał wywiadów prasowych, a nawet był gościem w programie telewizyjnym Co z tą Polską Tomasza Lisa, wtedy jeszcze w Polsacie ten program prowadził. A później umorzenie sprawy na zasadzie, że właśnie szkodliwość czynu znikoma. Inny przykład to taki rencista z Elbląga rozsyłał po znajomych, mniej czy bardziej znajomych, jakieś fotomontaże dotyczące kaczek. No i tutaj też nie było interwencji kancelarii prezydenta ani głowy państwa, tylko jeden z mieszkańców po prostu poczuł się tym urażony, bo stwierdził, że nawet jeśli nie lubimy człowieka, to urząd, najwyższy urząd w państwie powinien być chroniony. Sprawa była dokładnie ta sama, umorzenie, chociaż ten człowiek już też był kreowany na pierwszego więźnia 4 RP, politycznego, czy też więźnia sumienia, ale nic takiego się nie stało. Jedyny przypadek, który zakończył się wyrokiem za znieważanie prezydenta, to dotyczy młodego informatyka z Cieszyna. On po prostu napisał taki program internetowy do takiego pozycjonowania stron w internecie, że jak się wpisało bardzo obelżywe słowo, już nie będę go cytował przez szacunek dla państwa, ale bardzo obelżywe, to wyskakiwała jako pierwsza oficjalna strona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Sprawa się toczyła i owszem, wyrok zapadł, ale już w październiku 2011 roku, czyli w momencie, kiedy prezydent Kaczyński nie żył, a urzęduje zupełnie kto inny na jego fotelu. I sędzia temu człowiekowi skazanemu na bodajże 3 miesiące ograniczenia czy pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu na 3 lata, powiedział bardzo otwarcie, że gdyby pan powiązał to obelżywe słowo z stroną pod tytułem czy o nazwie Lech Kaczyński, sprawy by nie było. Ale ponieważ chodzi o stronę no, oficjalną, to dlatego to skazanie. I no, celowo, proszę Państwa, przedstawiam tego typu układy, ale gorąco zachęcam do dosięgnięcia do książki i do wyczytania tam już takich przykładów bardziej jeszcze udokumentowanych i ściślej opisanych, bo tego jest mnóstwo. No, na 350 stronach tych przykładów jest naprawdę bardzo wiele. Mówiłem też, że spróbuję jakoś wyjaśnić, dlaczego tytuł Przemysł Pogardy. No, ja nie ukrywam, że bardzo mi chodził po głowie tytuł związany z takim obecnym w języku polskim określeniem zabić śmiechem czy zabijać śmiechem. I długo myślałem o tym tytule, bo to była forma takiego zabijania na raty, tak? Jeśli się codziennie sączy w mediach, we wszystkich formach przekazu rozmaite obelgi czy szyderstwa, to ten wizerunek jest po prostu niszczony i ktoś tym śmiechem jest zabijany w tym sensie, że jest obezwładniany, że jest mu odbierany potrzebny szacunek i respekt w imieniu takiego urzędu. Ale doszliśmy do przekonania, że jednak taki tytuł niesie zbyt wiele dwuznaczności, a przede wszystkim, że jednak mówić o zabijaniu w kontekście prawdziwej śmierci byłoby może niedelikatne. W związku z tym użyliśmy z wydawcą tytułu Przemysł Pogardy i myślę, że to był słuszny krok, bo to określenie już w tej chwili funkcjonuje jako pewna taka idiomatyczna zbitka. Wiadomo, co się pod tym terminem kryje, to już jest słowo klucz. Ja nie ukrywam, że zapożyczyłem to z publicystyki Piotra Zaręby, bo on 3 tygodnie po katastrofie smoleńskiej napisał tekst Przemysł Pogardy, gdzie właśnie wspomniał, że poza tym, że działo się to w polityce, to do tego zostały wciągnięte czy zaprzągnięte całe tabuny osób z różnych środowisk, właśnie to, o czym mówiłem, czyli ze świata również piosenki, teatru, kabaretu, literatury itd. itd. No i bo przemysł pogardy, co to oznacza? Pogarda definicyjnie czy słownikowo wiadomo, to jest po prostu uczucie bardzo silnej niechęci, graniczące z nienawiścią. No i towarzyszy temu jeszcze poczucie własnej wyższości. A przemysł też bardzo prosto się to definiuje, no bo to jest działalność ludzi zmasowana, zorganizowana na dużą skalę, która jest zorganizowana poprzez podział pracy, a ten podział pracy był bardzo w przemyśle pogardy czytelny, bo wymieniałem te różne sektory, gdzie się to odbywało. No i służy przemysł zaspokojeniu potrzeby. A jaka była potrzeba? No potrzeba była tylko jedna. Zohydzić, obsypać obelgami, a przez to zniszczyć politycznie, czyli pozbawić wpływu na sprawy Polski. I teraz tak, czy ja sobie to wymyśliłem? Nie, proszę Państwa. Główny kreator i realizator przemysłu pogardy, czyli poseł Palikot, bardzo otwarcie i wielokrotnie mówił w mediach, że to jest jego cel. On po prostu mówił, że chodzi o to, żeby zniszczyć fundamenty czy podstawy godnościowe tej prezydentury. I żeby fundamentalnie ośmieszyć. Tak, żeby, jak on mówił, żeby już nigdy nikogo nie mogli uwieść i żeby nigdy nie mogli wpływać na losy kraju. No i to nie był jakiś tajny plan, tylko to była expressis verbis wyrażana strategia polityczna,
realizowana z żelazną konsekwencją w takim sprzężeniu medialno-politycznym. Także mówienie o przemyśle jest tutaj jak najbardziej uzasadnione, bo to było zajęcie no, na poły biznesowe. I tak już powoli zmierzając do podsumowania mojego wystąpienia, będę prosił o pytania. No, chcę zacytować 28. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona, który powiedział: ja się nie boję nienawiści, ja się boję pogardy. Więc ta książka odpowiada, jak bardzo destrukcyjna była pogarda skierowana przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pytania. Kto chciałby? Pan Mecesor, pani Bożena. Ponieważ książka jest świeża na rynku, więc ja jej nie czytam oczywiście, ale chciałam się pana zapytać, czy pan zwrócił również na to uwagę, nie wiem, czy jest w książce, ale to jest też godne uwagi. Myśmy mieli nie tylko jednego prezydenta świętej pamięci Kaczyńskiego, który był w sposób zmasowany atakowany właśnie w sposób taki poniżający, ale przypominam, że mamy również drugiego prezydenta, pierwszego prezydenta w ogóle w historii Polski, Gabriela Narutowicza, który zginął w wyniku właśnie takiego przemysłu pogardy. On był 6 dni tylko prezydentem, więc ja nie znam rozmiarów tego przedsięwzięcia, bo to były niesamowite ataki wtedy. Wiadomo, że on zginął w wyniku zamachu samobójczego. Znaczy nie samobójczego. Przepraszam, przejęzyczyłam się. Myślałam teraz o... Zawsze on. Tak. Zatrzymany przez Elegiusza Niewiadomskiego. Więc nie wiem, czy pan również uwzględnił, że to jest drugi prezydent Polski, który zginął w wyniku zmasowanych ataków, organizowanych ataków wzbudzenia nienawiści w społeczeństwie polskim. Tak? Poza tym chciałam jeszcze tutaj dodać, bo nie wiem, czy panu jest znane z podwórka niemieckiego, jak to było organizowane przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu. Ja byłam obecna na zaproszenie ambasady polskiej w Uniwersytecie Humboldta na spotkanie z profesorem Kaczyńskim. Nie pamiętam w tej chwili roku, był wtedy już prezydentem. I to przebiegało w sposób wyraźnie zorganizowany. Przy wchodzeniu na salę wdarła się grupa niemieckich i polskich homoseksualistów, działaczy homoseksualnych, którzy nawiązują do tego, że pan Kaczyński jako prezydent miasta Warszawy zabronił defilady gejowskiej, parady gejowskiej tak, w Warszawie. Zaczęli protestować tylko temu, przy czym co było znamienne, to był protest taki, no dosyć brzydko zorganizowany, ohydne słowa padały, przy czym co było znamienne, niemiecka policja wpuściła ich do sali i gdzieś na 15-20 metrów tą grupę, potem dopiero ich obtoczyła i pozwoliła bezkarnie przez jakieś pół godziny opluwać naszego prezydenta. Sytuacja była dosyć zaogniona, bo oni wrzeszczeli dosyć agresywnie, także pracownicy polskiej ambasady weszli na scenę, ustawili się za nim, ochroniarze parasole nawet tam otworzyli jakieś czarne i tak dalej. A poza tym chciałam zwrócić uwagę, że również on był atakowany ze strony niemieckiej. To słynne określenie kartofel było właśnie, pochodziło z berlińskiej gazety lewackiej. Tak, oczywiście, jeśli można. Bardzo dziękuję za te pytania i za te refleksje, bo one też dotyczą paru spraw, o których nie powiedziałem, a o których należałoby powiedzieć. Tak, może po kolei. No, jeśli chodzi o Gabriela Narutowicza, oczywiście nigdy nie jest sprawa do zaaprobowania, jeśli strzela się do prezydenta i to jest
jakaś plama na historii Polski. Ja o Narutowiczu jeszcze też wspomnę w trochę innym kontekście, bo chcę powiedzieć, jak bardzo Przemysł Pogardy wpływał na stan opinii publicznej i na jej oceny względem Lecha Kaczyńskiego. W 2008 roku, w lutym, Tygodnik Wprost opublikował taki sondaż, z którego wynikało, że we wszystkich możliwych kategoriach Donald Tusk wyprzedza czy góruje nad Lechem Kaczyńskim, ale również z tego sondażu bardzo wyraźnie wynikało, że Polacy w swojej masie uważają, że Donald Tusk jest lepiej wykształcony od Lecha Kaczyńskiego. No i proszę Państwa, to jest już naprawdę jaskrawy i laboratoryjny wręcz przykład tego, jak ta manipulacja do jakich skutków może prowadzić, bo no, ja tylko przypomnę, że profesor Kaczyński, profesor dwóch uniwersytetów, Gdańskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, wybitny specjalista w dziedzinie prawa pracy. Na tle absolwenta historii na Uniwersytecie Gdańskim. A jeśli chodzi o Narutowicza, to właśnie na spotkaniu na targach ja stwierdziłem i nie mam się w tym przesady, że jeśli by z kimkolwiek zestawiać Lecha Kaczyńskiego, to wyłącznie z dwoma prezydentami pod względem wykształcenia. Dwoma prezydentami drugiej RP, czyli właśnie z Gabrielem Narutowiczem, który był inżynierem i konstruktorem, i z Ignacym Mościckim, który był chemikiem i wynalazcą, tak? I właściwie tylko te dwie tutaj analogie wchodzą w grę, no bo przepraszam, ale z kim? Z absolwentem szkoły zawodowej Lechem Wałęsą, czy z niepełnym magistrem Aleksandrem Kwaśniewskim, tak? Więc niepełnym absolwentem. Słucham? Niepełny absolwent. Zgadza się, ponieważ nie zaliczył wszystkich przedmiotów. Absolutorium nie uzyskał. Tak, tak, zgadza się. Teraz jeśli chodzi o kwestię atakowania w Niemczech. No, Państwo znają to jeszcze lepiej niż ja, ale chcę powiedzieć, że ja materiału przygotowałem przynajmniej trzykrotnie więcej niż można było pomieścić w książce. I oczywiście po dyskusji z wydawcą doszliśmy do wniosku, że trzeba nad tym jakoś zapanować, wprowadzić jakąś selekcję. I wystawiłem, z bólem, ale wystawiłem cały rozdział dotyczący tego, jak to się odbywało za granicą. Bo stwierdziliśmy, że pierwszym krokiem do pokazania skali zjawiska Przemysłu Pogardy powinno być wskazanie, jak robiły to środowiska tak zwanych elit, autorytetów, tak zwanego salonu. Bo to schodziło coraz niżej i się rozgałęziało. I oczywiście inspiracja dla tego, co się działo w Niemczech, płynęła prosto... To był feedback od korespondentów pracy niemieckiej z Warszawy. Albo powiedzmy, to była czasami forma prostego donosu. Którzy cytowali Rzeczpospolitą albo Gazetę Wyborczą, na przykład pan Gnał, który teraz jakby żałuje za te rzeczy, pan Schiller w FAC i jeszcze inni korespondenci z Deutsche Zeitung, którzy cytując polskie źródła atakowali, przekazywali niemieckim czytelnikom ten skrzywiony obraz, ale to nie był obraz jakby wykształcony w społeczeństwie niemieckim, tylko właśnie ukształtowany przez polskie media, Gazetę Wyborczą, i udawano, w Polsce transmitowano ten obraz rzekomo z Niemiec jako niemieckiego przeciętnego obywatela. I to jest jeszcze tak zwana drugi stopień manipulacji. Tak, no bo ja użyłem tutaj słowa forma donoski, tak? Czyli polski dziennikarz czy polski no nie wiem, przedstawiciel tak zwanej elity intelektualnej nadaje do mediów zagranicznych, w tym przypadku niemieckich, jakieś takie zupełnie wypaczone opinie, na przykład, że prezydent Kaczyński był nacjonalistą albo że był antysemitą. No to jest kompletnie sprzeczne z faktami. Ja sobie na użytek tego spotkania nawet parę rzeczy wydrukowałem, czy właściwie wyjąłem ze swojej książki, co dotyczyło prasy niemieckiej. Nie chciałbym tego teraz referować, ale może chociaż po takich tytułach. No,
Czerwiec 2005. Niemieccy geje mówią Lechowi Kaczyńskiemu po polsku, spieprzaj dziady, tak? Kolportowane były plakaty tego rodzaju. Tutaj z kolei z Anglii. Całkiem wpływowy, konserwatywny The Times zajmował się całkiem poważnie, jak odróżnić Kaczyńskich. Po brodawce na nosie i po sierści kota na garniturze, tak? Guardian, no to jest związany z lewicą brytyjski dziennik. Pisze, że Polska braci Kaczyńskich jest pośmiewiskiem całej Europy. Dalej. No w Bildzie, to nie muszę tłumaczyć. Prezydent został przedstawiony z góralską ciupagą i takim grymasem na twarzy, a jego brat z karabinem, tak? I bulwarówka przedstawia ich jako głównych awanturników europejskich. Była nawet, i to w Szternie, satyra o tym, jak Lech z Jarosławem w 30 sekund ukradli samochód. Tak, tak, znaczy ukradli w Brukseli i przez Niemcy przedostawali się do Polski, tak? No i tam nawet Lech mówi do Jarosława. Drzwi otwarte, silnik spięty na krótko w 30 sekund, dobra robota Jarosławie. No i dalej czysta rutyna Lechu i tak dalej. No mógłbym cytować, ale tak jak mówię, raz, że chcę to wykorzystać, jeśli, zawsze powtarzam, to jest w rękach czytelników, ale jeśli odbiór tej książki nadal będzie tak dobry, to może pokusimy się o część drugą i tam bardzo chętnie bym również uwzględnił te wszystkie rzeczy, które były opisywane w prasie i niemieckiej, i w ogóle zagranicznej. No a to się wiąże również z tym, co pani mówiła o tych prowokacjach gejowskich. No to się powtarzało regularnie i inspirowane było, tak jak pan wspomniał, bezpośrednio z Polski. Proszę, następne pytanie, pan mecenas. Dzień dobry, witam pana. Moje nazwisko Stefan Hambura. Oczywiście. Panie mecenasie, w tej sali pan jest gwiazdą, pan Marek jest gwiazdą, a ja jestem prostym dziennikarzem. Nie, pan jest gwiazdą i myślę, że dziękuję panu za tą książkę, bo ja ją prześlę do prokuratury wojskowej, do śledztwa, żeby stała się częścią myślę, że brak całościowego podejścia do tego tematu i to niejako już to zrobiłem z książką Edmunda Klicha i żeby to kiedyś nie tylko historycy mogli na to spojrzeć, ale również prokuratorzy, którzy będą się inaczej tą sprawą zajmowali, bo myślę, że wszyscy widzimy, że prokuratura wojskowa nie chce lub nie daje sobie radę z tą sprawą, nie chcę sobie dać rady lub nie daję sobie rady, a po prostu widzę, że to są wojskowi, którzy działają od rozkazu do rozkazu. I w tym kontekście chciałem też pana poprosić, jeżeli można, takie materiały umieścić, które pan może umieścił też w internecie, na jakiejś swojej stronie internetowej, bo myślę, że to też będzie bardzo ważny przyczynek ku temu, żeby młodzi ludzie, a nie tylko młodzi, ale ci, którzy się zajmują tą sprawą, mogli tak szybciutko, mieli na podorędziu pewne dokumenty, jeżeli pan ma jakieś skany, jest coś takiego, bo to wtedy nic tak nie wytrąca argumentu z ręki jak fakty. Zgadza się. Dziękuję serdecznie za te słowa. Ja mogę tylko dołączyć się do tych oklasków, które pan mecenas usłyszał. No i powiedzieć tak, że oczywiście może na tym etapie stworzenie takiej strony byłoby trochę wyprzedzeniem, no bo jednak dobrze, żeby ta książka dotarła do ludzi, ale oczywiście ja o tym pomyślę w uzgodnieniu z wydawcą i bardzo chętnie coś byśmy takiego w przyszłości zrobili. Co ważne, bo w mojej opinii tej książki nie da się zaatakować na tej zasadzie, że ona jest jakimś wymysłem czy interpretacją. Tam są fakty. I również mnie nie da się zaatakować jako funkcjonariusza partyjnego czy jakiegoś agitatora politycznego, bo ja nigdy do żadnej partii nie należałem, nie należę i myślę, że nie będę należał, a przynajmniej nie wdający się przewidzieć w perspektywie.
I w związku z tym no, jestem troszeczkę, można powiedzieć, nawet takim autorem z zewnątrz, więc nie da się tego takim prostym, ach, jakiś pisowski oszołom znowu napisał tak. kolejną książkę, tak? Jak mówię, ale to może takie części, je pan wspomniał, swoim prywatnym archiwum, takie, mm-hmm. które pan nie wykorzystał, to można jakoś ku promocji książki też wykorzystać, jak mówię, bo nic tak nie zbija ludzi z tropu jak fakty, a tu potrzebujemy faktów, tak? Jeżeli tutaj pani Bożena wspominała tutaj o Tageszeitung, jak słyszę, jeżeli te media głównego nurtu mówią, że to jest jakaś satyryczna gazeta, głupota. To jest lewicowa gazeta. Ale to jest nieoficjalny organ zielony przecież. Pani Wasza Mita, pochodząca z Polski, rozpętała tą kampanię wtedy. Oczywiście. Jak na jednym spotkaniu w Bonn, w klubie dziennikarzy, powiedziałem jej po polsku, ona udawała, że po polsku, że ona jako dziecko przyjechała i zna nieraz lepiej polski niż my, bo ona jest wykształconą kobietą, bo ona dziennikarka i później nagle z stąd i dowodą, bo objęła całą redakcję. Ona była pośrednim dziennikarzem, ale na tych koneksjach, między innymi z, powiedzmy, z poprawną lewicą polską, ona objęła jako szefowa redakcji i od tego czasu zaczęły się te artykuły, te zdjęcia z tymi dwoma kartoflami, tak, które odróżniają się od drugiego i tak dalej. Ale warto zwrócić, że właśnie Tageszeitung jest czwartą gazetą ogólnoniemiecką pod względem wpływu na opinię publiczną, bo jest traktowana jako nieoficjalny organ zielonych. Bo to tak się odbywa, że gazeta może mieć, w jej przypadku bodajże jest tam nakład w granicach 50 tysięcy egzemplarzy, czyli na tle 80 ponad milionowych Niemiec nic, ale poprzez cytowanie, poprzez funkcjonowanie w tym głównym nurcie sprawia się wrażenie, że to jest opiniotwórcza gazeta. Ona jest opiniotwórcza. To o tym nie sprawia się wrażenie, mogę wpaść słowo, bo ja rozmawiałem na przykład z byłym menedżerem Siemensa i to niejako uszlachetniało ich, że sięgali do takiej gazety. Mówi, że nie można rozpocząć dnia też bez lektury. Czwarta najbardziej cytowana gazeta. Także tu myślę, że warto te nieporozumienia prostować w Polsce, bo to jest, to była polityka i jest polityka robiona tutaj już, bym powiedział, celowa polityka, ażeby w ten sposób dyskryminować i szkalować pewne grupy społeczne. Przepraszam, będzie słowo. Zresztą łatwo było zauważyć, jak to jest zorganizowane, bo to nie było tak, że spontanicznie taka publikacja się odbyła i później na nią próbowano jakoś odpowiadać. Nie. Najpierw było to obrażanie, bo kartofle kartoflami, ale tam przecież była już skrajnie obleśna sugestia w odniesieniu do Jarosława Kaczyńskiego i jego matki, prawda? I teraz tak. Jeśli po polskiej stronie odzywają się jakieś głosy dotyczące ewentualnych przeprosin albo jakiegoś gestu politycznego, no to tam się pojawiają przeprosiny. I kto zostaje przeproszony? Kartofel, tak? Że został porównany z polskim prezydentem. No po prostu... No właśnie to jest to, o tym trzeba pisać, pokazywać dokumenty. Jak mówię, i ten wątek niemiecki, jeżeli pan go będzie jeszcze nad tym pracował, warto może jeszcze dopracować, że to żadna satyryczna gazeta, to jest opiniotwórcza gazeta i tutaj lewicująco centrowe poglądy są tutaj oddawane. Już z góry mówię, że spotkanie z Państwem jest dla mnie inspiracją, czy jakimś dodatkowym bodźcem, żeby jednak pomyśleć o kontynuacji, bo jednak ten wątek zagraniczny, a w szczególności niemiecki, w kontekście tego, co Państwo mówią, co Panowie wspominali, jest niezwykle ważny. Także dziękuję za tę inspirację. Jeśli Państwo pozwolą mi, gospodarze i Pan gospodarz dzisiejszego spotkania, czy mógłbym zająć 10 do 15 minut w związku z tym, że chciałbym przytoczyć historię, która łączy się z moim życiem, dlatego że Pana Lecha Kaczyńskiego znałem od 1973 roku, kiedy zaczął wykładać na drugim roku prawa Uniwersytetu Gdańskiego, który zacząłem studiować w 1972 roku, prawo pracy. Pamiętam, przyjechał wtedy w sweterku z dziurkami, bo wtedy rozpoczynał karierę jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim i został oddelegowany na Uniwersytet Gdański, bo Uniwersytet Gdański jako nowo tworzony nie miał kadry. I wielu studentów też zaraz od nazwiska mówiło, ach, Kaczor i tak dalej, tak jak między studentami. I w związku z tym chciałbym tylko powiedzieć, że
z prawa pracy dostałem średnią ocenę, nie byłem jakimś tam, powiedzmy, orłem, ale do czego zmierzam? Po studiach, które skończyłem w 78-9 roku, dlatego że byłem w 74 relegowany za działalność w związku z tym, że przemycałem bibułę ze Szwecji, będąc tam na truskawkowych żniwach, musiałem jeszcze raz zdawać ponownie egzamin i jeszcze raz wstąpić. Jeszcze raz prezydent Kaczyński, ówczesny już doktor praw, uczył mnie jeszcze raz prawa pracy i po prostu znałem go jako osobę, tylko nie wiedziałem, że jest, już wtedy był zaangażowany w opozycję. I dopiero po śmierci Staszka Pyjasa w 77 roku, kiedy powstały studenckie komitety Solidarności po śmierci, po zamordowaniu jego w Krakowie, zobaczyliśmy, że Lech Kaczyński myśli podobnie jak my. I drugi raz go spotkałem, jak tworzyły się wolne związki zawodowe w 78 roku na spotkaniu u Państwa Gwiazdów. On siedział, zresztą zdziwieni byliśmy, że akurat należymy do grupy tak samo myślących. I po prostu były nasze spotkania, wiedziałem, że doradza nieoficjalnie w sporach pracowniczych wyrzuconym robotnikom za różnego rodzaju tak zwane przestępstwa związane z kodeksem pracy. I następnym razem ukończyłem Uniwersytet Gdański w 79 roku. W 80 roku obroniłem pracę magisterską z prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych. I w tym samym czasie, bo to jest taki wątek z panem Kwaśniewskim, Jola Kwaśniewska, pani Jola Kontu, ówczesna, studiowała na moim roku. I wiedziałem, że po jakimś tam nieudanym romansie zbliżyła się z Kwaśniewskim, jakby antidotum na jej stresy. I cały czas działali, kiedy my działaliśmy walczyliśmy o niezależność wyższych uczelni na podstawie ustawy z 23 roku. Pan Kwaśniewski i Jola Konty donosili do nas, do ówczesnego rektora Uniwersytetu Gdańskiego, pana Głębockiego, kiedy my się zbieraliśmy na schodach, bo nawet nie utworzono sali dla nas i nasyłano milicję i robiono różnego rodzaju raporty w ramach Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Kiedy Jola Konty później, to przeskakuje w 95 roku, kiedy ją spotkałem w Juracie, była tam córka jej uczyła się w trakcie kampanii i ona zakłamywała sprawę, że była świadkiem ostatniego egzaminu z prawa międzynarodowego u profesora świętej pamięci Zaorskiego, którego ja robiłem magisterkę, że dostał piątkę, a ja wiedziałem, że obrał ten egzamin i nie dostał absolutarium. Dopiero później sprawa wyszła prorektora Uniwersytetu Gdańskiego, który zapłacił stanowiskiem. To wiedziałem, jak to towarzystwo jest zakłamane. Natomiast u profesora Kaczyńskiego, wtedy jeszcze doktora, spotkałem go ponownie na strajku, kiedy obroniłem pracę magisterską na początku maja 80 roku, kiedy wybuchły strajki 14 sierpnia, 17 sierpnia po mszy, to była sobota, na niedzielę, kiedy miał się kończyć strajk, my z grupą studentów, którzy znaliśmy Bogdana Borusewicza i to całe środowisko, wskoczyliśmy na strajk. W związku z tym, że ja później miałem ślub 31 sierpnia, zostałem zwolniony ze strajku. My robiliśmy robotę typu załatwialiśmy pewne rzeczy techniczne, kontakty i tak dalej, dlatego że nas nie rozpoznawano jako robotników. Ale do czego zmierzam? I wtedy już Lech Kaczyński był w tym drugim, trzecim rzędzie pomocy tym strajkującym, gdzie po drugiej stronie była ta zwana strona rządowa. I w 80, zaraz po strajkach, od 15 sierpnia zacząłem pracę w MKZ-cie Gdańskim i przy Komisji Krajowej. I wtedy się okazało, że Lech Kaczyński został moim szefem w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych. Nasza sekcja historyczna badała sprawę niezależnych ruchów robotniczych od 45 do 80 roku, a zwłaszcza jeśli chodzi o masakrę na Wybrzeżu 70 roku. Już wtedy się ludzie do nas zgłaszali z fotografiowaniami, bo wtedy był ten powiew wolności i wiadomo było, że można opracować. I Lech Kaczyński wtedy zezwolił naszej sekcji z kolegą Wręgą i innymi kolegami z tej sekcji, żebyśmy opracowali tą sprawę, bo były trzy sekcje na prawa pracy, druga historyczna i trzecia jest dotycząca spraw bieżących kontaktów z zagranicą. I z Polski musiałem uciekać w
23 października 1981 roku, półtora miesiąca przed stanem wojennym, wyjechałem z jedną torbą i podwójnym net dokumentami, kupiony za $500 paszportem, który umożliwiła również Solidarność i nas troje osób rozesłałem. Ja dostałem tak zwane zaproszenie nieoficjalne od DGB Nord w Hamburgu. Koleżanka pojechała do Paryża, do CFDT, socjalistycznych związków, które jeszcze bardziej wspierały, a nas, muszę powiedzieć, Solidarność najbardziej wspierała centrala IG Metal, bo inne centrale z DGB były sceptyczne lub bardziej poprawne polityczne. I przez 10 lat nie miałem kontaktu z panem profesorem, dlatego z panem prezydentem późniejszym świętej pamięci, dlatego że nie mogłem do 90 roku wracać do Polski, dlatego że wtedy 23, jak urwałem się z nitki, 4 października nasza sekcja miała, 4 listopada nasza sekcja w Gdańsku miała być aresztowana pod pobudką wzywania do niepokojów społecznych i fałszowania dokumentacji związanych właśnie z grudniem 70 roku. W 90 roku, kiedy pojawiłem się ponownie, przyjechałem do Polski, chciałem nawiązać kontakty, chociaż nie wierzyłem w tę obietnicę okrągłego stołu i wtedy spotkaliśmy się panem prezydentem, który był wtedy działaczem Solidarności Krajowej Rady w Gdańsku. Na takim spotkaniu przypomnieliśmy się i tak dalej. I do czego zmierzam? I od tego czasu, w związku z tym, że ciągle planowałem powrót na stałe do Polski, kiedy wracałem na wakacje, szukałem kontaktu z moimi kolegami, którzy weszli w pewne struktury, no niestety nasze drogi się rozeszły, dlatego że wielu ludzi, nawet bardzo uczciwych z tego okresu, no w ogóle zmieniła front, dlatego że tak to nie zostali kupieni. Nie chcę wszystkich odsądzać od władzy, ale po prostu weszli w te nowe struktury i zaczęli tak samo, że tak powiem, śpiewać, jak im chór nakazał. Do czego następne spotkania z panem prezydentem i przy jakiejś okazji, kiedy był szefem Najwyższej Izby Kontroli i wiedziałem od ludzi związanych z tak zwaną lewicą, którzy bardzo cenili pana prezydenta za fachowość jako szefa NIK-u. Do dzisiaj zresztą ma nieskazitelną opinię w Najwyższej Izbie Kontroli. I tego typu sprawy jakby się ciągnęły do okresu, kiedy zacząłem wspierać przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość. I w związku z tym, że nawiązałem kontakty ściślejsze z ministrem Macierewiczem, z innymi ludźmi związanymi z PiS-em, pewne rzeczy ja bym poddawałem analizie, jeśli chodzi o gospodarkę Polski, a zwłaszcza kontakty polsko-niemieckie i zwłaszcza jeśli chodzi o to, co można, jak ten chłam, który się importuje z Zachodu, chłam intelektualny, czy nawet gospodarczy, jak można to inaczej mówić. Bolała mnie sprawa tak zwanej prywatyzacji. I wtedy złapałem, że tak powiem, ucho w Pałacu Prezydenckim i zostałem, w związku z tym, że miałem jakieś kontakty, zostałem na 3 albo 4 spotkaniach, byłem nieoficjalnych, bo pan prezydent od 2008 roku organizował nieformalne takie wieczory przy winie, to były noce, w Lucieniu, w Pałacyku Prezydenckim, niedaleko Płocka i tam w węższym gronie pan Krasnodębski była, pani Stańczyk i inni, rozprawialiśmy, że tak powiem, o różnych rzeczach, w geopolityce, sprawy kultury w Polsce, jej mankamentów, to co pana prezydenta bolało i to co my widzieliśmy, ja powiedzmy z oddalenia Bawarskiego i ci ludzie, którzy będący pod kloszem w Warszawie. I wtedy rozpoznałem jeszcze dodatkowo intelekt i siłę intelektu prezydenta, tego co właśnie było zakłamywane albo w ogóle do dzisiaj jest nieznane, w sensie jego nie tylko fachowości jako specjalisty od prawa pracy, ale człowieka mający bardzo szerokie horyzonty, tylko nieszczęście polegało na tym, że osobowość pana prezydenta była nieprzykrojona do prezydentury. On się doskonale by nadawał, nawet lepiej niż prezydent, do pewnego doradcę, bo on miał doskonały zmysł, że tak powiem, analizy różnych rzeczy, dogłębnej analizy. Ale później, kiedy zobaczył, że musi w te szranki prezydenckich butów wejść, widziałem, jak się rozwija w sensie, a przykładem dla mnie była odwaga na początku sierpnia 2008 roku, kiedy gdyby nie prezydent Kaczyński, o tym się mało mówi,
Gruzji do dzisiaj już by nie było na mapie świata ze względu na jego, że zebrał w pośpiechu. Wiem to z relacji świętej pamięci pana Szczygły, z którym miałem kontakty jeszcze 3 dni przed katastrofą, które mogę wam państwu powiedzieć, półgodzinną rozmowę przeprowadzaliśmy i później jak się dowiedziałem, że on leci, znaczy, że jest ofiarą katastrofy, to mnie ścięło z nóg, bo wiem, że przynajmniej dla mnie nie dotarło, że ma być jednym z członków tej ekipy 96 osób do Katynia w tym okresie. Ale pan prezydent w 2008 roku właśnie, dlaczego zmierzam, to robię taką parabolę, bo według mnie wtedy się zaczęło całe nieszczęście, którego punktem, że tak powiem, docelowym była katastrofa, a według moich przekonań na 99% zamach, bo 100% nie można powiedzieć. Dlaczego? Pierwsza to jest sprawa Gruzji. Putin to potwierdził, WikiLeaks doniosła na początku września 2008 roku, że jesteśmy w stanie wojny z Polską przez Kaczyńskiego. On to powiedział na oficjalnej wizycie w Bułgarii, spotkaniu z premierem Bułgarii wczesnym. Wtedy się zaczęły rozmowy dotyczące między innymi tego South Streamu, który został 2 dni temu rozpoczęta budowa. Chodziło o to, żeby Bułgaria była tym celem, elementem rozszczepienia tego południowego potoku, który okrąży Europę Wschodnią i Centralną z Nord Stream, z północnej strony południowej. I dlatego wtedy Putin nie wybacza nikomu, bo zresztą jego doradcy najściślejszy, ostatnio nawet dobrze polska telewizja pokazała niemiecki film, gdzie Szczerbaszyn, jego główny doradca, powiedział, że kto Putinowi nadepnie na palec, on pamiętliwy jest do końca życia. Poza tym powiedział, że zawsze być członkiem KGB czy oficerem, być do śmierci członkiem KGB. I on się z tym nie kryje, że jest nadal pułkownikiem w stanie spoczynku tak zwanego. Ale sprawa Gruzji według mnie była podstawowym elementem i prezydent Kaczyński uratował. To nie był Sarkozy, który pojechał 5 dni później i rozmawiał między Gruzją a Putinem, ale gdyby nie prezydent Kaczyński, to by do rozmów nie doszło. Wszyscy by przyklepali wchłonięcie Gruzji całkowitej do terytorium odbudowanego imperium rosyjskiego, ale postsowieckiego. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, co bolało Rosję i do dzisiaj boli również Niemcy z punktu widzenia ich geopolityki, to jest tarcza antyrakietowa, która była forsowana przez ministra Waszczykowskiego, który znam pewne kulisy rozmów z Amerykanami i to była nacisk. Nie to, że zdobył władzę później i odpuścił Obama, ale to była sprawa ciśnienia ze strony Moskwy, gdzie Amerykanie zwekslowali, czy tą sprawę tarcza antyrakietowej odbili. Ale Rosja do dzisiaj nam pamięta, jak my forsowaliśmy ten projekt tarczy antyrakietowej w ramach czy natowskim, czy współpracy polsko-rumuńsko-amerykańskiej. I trzecia sprawa, która dotyczyła tej sprawy, to jest gaz łupkowy. Dla mnie jest to immanentne. Informacje, które dotarły do Rosji na początku 2010 roku, że my mamy 5 bilionów metrów sześciennych gazu starczających na 300 lat naszej eksploatacji, a na 200 lat zaspokajający wszystkie zasoby europejskie, jeśli chodzi o gaz, o wydobycie gazu i również ropy naftowej z łupków, to było nie do przełknięcia dla tego koncernu podpory Kremla, jakim jest Gazprom. I to było. I dlatego te czynniki geopolityczne odgrywały według mnie centralną historię. I dla mnie, kończąc, czy ewentualnie jak będziecie państwo mieli pytania, centralnym elementem dla mnie jest teraz, jak tego zamachu dokonano, bo ja się przychylam i na podstawie informacji ze źródeł natowskich i niemieckich również, specjalistów od nawigacji satelitarnej, centralnym elementem zamachu, jeżeli już te 99%, to nie był trotyl, to nie było, to według mnie to jest boczna dezinformacja, na którą się również minister Macierewicz złapał. I to będzie drążone i ośmieszane. Natomiast jest to technika mikoningu, zagłuszania elektronicznego, bo gdybyście państwo się przyjrzeli, to jest temat sam w sobie, jak samolot spadał, on był odchylony o 60 metrów od osi pasa startowego i spadł 400 metrów przed pasem. On nigdy by nie wylądował przy opóźnianiu sygnału o 3 do 7 sekund, gdzie zakłócano, to jest technicznie, ja państwu nie będę w tej chwili się bawił to, ale zakłuszano system docierający do samolotu, że tak powiem, tablica samolotu
wskazywała te dane, które właściwie nie odpowiadały, które były opóźnione od 3 do 7 sekund. A technika mikoningu już w zamachach lotniczych, ja w ostatnim artykule, który jest w internecie dla Państwa w jednej z północno-niemieckich gazet, powiedziałem, była już użyta w Mozambiku swego czasu i początki jej były właściwie w zamachu na byłego sekretarza ONZ-u Hammerschilda w 60 roku w konflikcie w dawnej Rodezji. Kiedy też do dzisiaj jest nie wiadomo, jak on zginął, ale to była forma zamachu. Natomiast w Mozambiku wywiad izraelski użył tej techniki, a wywiad rosyjski używał już wielokrotnej techniki. I dlatego dla mnie, ja rozmawiałem prywatnie i na antenie radia staram się forsować to, żebyśmy my pracowali i ze źródeł natowskich polska strona wzięła, ale widzę, że strony również tej komisji nieoficjalnej sejmowej chodzi się jak koło jeża przysłowiowego. Nie wiem, czy chce się grać sprawą Smoleńska i idzie się w stronę trotylu i urwanego skrzydła brzozy, a nie wyjaśnia w ogóle się tego, co się pojawiło 7 dni już po katastrofie. O mikoningu zaczęto mówić, a kiedy się zacząłem mnie interesować, to była sprawa, że tak powiem, o której nieoficjalnie rozmawiało się w różnych kołach NATO, a potwierdził mi generał McGrady, kiedy wmurowano tablicę w pamięci szefa lotnictwa polskiego w bazie Ramsztajn. Ale to są te elementy, które według mnie, przepraszam za zbyt długą, ale chodziło mi o to, jak te sprawy się łączą, a chciałem osobiste opinie ze względu na znajomość prezydenta Kaczyńskiego. Dziękuję Państwu. Ja bardzo panu dziękuję za tą refleksję bardzo rzetelną, bardzo kompetentną. Cieszę się, że moja książka trafia również do osób, które bezpośrednio znały prezydenta. Martwię się, że im ktoś lepiej znał prezydenta, tym boleśniejsza będzie dla niego ta lektura, bo tak jak pan powiedział, osobowość prezydenta była kompletnie, diametralnie różna od tego, co przedstawiano w mediach. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, no to sprawa Litwinienki. To pokazuje, jak wyrafinowane sposoby są usuwani ludzie, którzy kiedyś tam czymś zawinili. Tak? No podanie w barze sushi radioaktywnego posiłku po to, żeby skonać za parę dni czy paręnaście dni w męczarniach, no to jest naprawdę już coś, co budzi... No, tylko i wyłącznie przerażenie. Sprawa zabójstwa polityków. Tak, I sprawa ostatniej śmierci, nie wiem czy do pana dotarło, w prasie niemieckiej było szeroko. 10 listopada usunięto jednego z głównych świadków korupcji, zbliżony do Kremla pod Londynem. Nagle patrz, 44-letni zdrowy człowiek, który od 3 lata temu był znalazły polityczny w Londynie i nagle śmierć jest niewyjaśniona. W tej chwili Interpol i Europol bada, dlatego że on był koronnym świadkiem, jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy w Credit Suisse. Jeśli chodzi o miliardy dolarów z różnych transakcji urzędników i wysokich działaczy związanych również z Kremlem. Także to ja może z mojej strony pytanie jedno. W trakcie przygotowywania materiałów, które pan do swojej książki gromadził, obserwował, jak powstał w ogóle ten przemysł pogardy? To znaczy, czy to było takie spontaniczne tych wielu ludzi, którzy w tym brali udział, czy to było jakieś takie środowiskowe przyzwolenie, czy to jakieś wskazówki, czy jak to w ogóle funkcjonowało, że to tak sprawnie funkcjonowało niestety? Już odpowiadam. Proszę Państwa, no ja nigdy na szczęście nie pracowałem w żadnym medium związanym ze spółką Agora. Natomiast no, mogę powiedzieć tak z relacji moich znajomych w mediach, jak to się odbywało, bo to był cały konglomerat różnych działań. No, ale powiedzmy, jest kolegium redakcyjne w dużym dzienniku i tam się zupełnie otwarcie mówi, że słuchajcie, w związku z tym, że Kaczyńscy przejęli władzę, to naszym pierwszym i podstawowym celem jest zwalczanie tego, nawet tam w słowach może reżimu użyto. I mało tego, no, dziennikarze wiedzą, jak to funkcjonuje, więc jeśli jest zgłoszony postulat takiej medialnej walki, no to przynoszą na ten temat materiały. A te materiały są publikowane i nagradzani są ci, którzy potrafią coś tam najbardziej
takiego spektakularnego przygotować i, jak to się mówi, potocznie najbardziej dokopać. Więc tego typu oficjalne działania były podejmowane, czy jakieś projekty przedstawiane, jak to powinno funkcjonować. Natomiast trudno powiedzieć, żeby istniał jakiś jeden ośrodek, który tym wszystkim zawiadywał i sterował. To po prostu działało tak jak właśnie przemysł, czyli na rozmaitych polach wielopłaszczyznowo. Zaczęło się od zakładania dosłownie parę minut po ogłoszeniu wyników wyborów stron internetowych z nawoływaniami, że nie uznajemy tej prezydentury albo że 250 mil Bałtykiem do Szwecji, więc uciekajmy, bo w tym państwie się nie da żyć pod władzą Kaczorów. Były jakieś internetowe listy ludzi, którzy mówili nie Kaczorom. Były utwory Atak Klonów. Były krótko potem już wypowiedzi o maherowych koalicjach i tak dalej, więc to po prostu było wszystko ze sobą sprzężone i na zasadzie takiej synergii coraz bardziej postępowało, no, przypominało po prostu ruch kuli śniegowej, tak? Dziękuję. Następne pytanie, proszę. Dziękuję bardzo. Tomasz, moje nazwisko w Berlinie i w nagle na Dotyciąkowych goszczy. Ja chciałem się... Niech pan spojrzy na salę. Nie, inaczej. Miał pan już spotkania z czytelnikami po wydaniu książki. Parę spotkań. Teraz pan spojrzy na salę. Też było tak jak tutaj siwo i w okularach. Bo to jest... To mnie cały czas nurtuje. Już tu na paru spotkaniach też mówiłem z innymi gośćmi. To jest bardzo ważne, bo my przechodzimy tutaj... A gdzie są nasze dzieci, wnuki ewentualnie? Im trzeba... Pan do nas dociera, my to wiemy. Kupujemy książki i bardzo się z tego cieszymy i super. Ale do tego pokolenia młodszego. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, jak to jest na tych spotkaniach i czy jeżeli nie ma tego, czyli tej młodzieży, czy coś próbujecie z panem wydawcą, z wydawnictwem, czy żeby, nie wiem, w szkołach gdzieś coś próbować dotrzeć, bo to jest ważne, żeby ta młodzież, która jest zaślepiona tym TVN-em i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tymi wszystkimi programami nic nie wartymi, jest zaślepiona i szuka w internecie też tylko tych takiego blichtru, nie wiem jak to nazwać, a to, co jest istotą, solą, to niestety... Niestety, taki, znaczy w ogóle nie ma miejsca, nie? Dziękuję uprzejmie. Tak, dziękuję. Wie pan, no, z tym przekrojem generacyjnym na spotkaniach jest różnie, ale ja oczywiście chylę czoło przed siwizną, jak pan to określił, bo to również jest tego typu sytuacja, że po prostu ludzie, którzy więcej wiedzą, mają więcej doświadczenia, są mniej podatni na propagandę. Więc no, to jest główna sprawa, że państwo się tak łatwo nie dają łapać na lep socjotechnik, jak młodzi ludzie, którzy mają po lat kilkanaście. I rzeczywiście, tak jak pan bardzo trafnie zauważył, pewien blicht i pewna taka zewnętrzna atrakcyjność tych przekazów w programach rozrywkowych, komercyjnych, gdzie sączy się po trochu, ale sączy się tak jak owidiuszowskie drążenie skały przez krople, drąży się ten rodzaj propagandy. Więc no, z tymi spotkaniami jest różnie, ale ja tu zauważam też młode osoby i myślę, że no, nie można powiedzieć tak, że zamknięte na te treści, które są w książce i na to, co państwo mówią, pan Marek, ja i wiele innych osób, że zamknięte są na to ludzie młodzi, tylko jest kwestia dotarcia. No a o tym już wspominałem, że jeśli główne ośrodki przekazu są w jednych rękach, to trudno z tym cokolwiek zrobić. Ale takie organiczne, bym powiedział, działania u podstaw, jak spotkania z czytelnikami, jak dla mnie naprawdę bardzo emocjonalnie ważne i merytorycznie ważne spotkanie z państwem, no to jest droga. Ja mam jeszcze inne pytanie. Książka jest na rynku od tygodnia. Pozytywne opinie już są, już jak pan czy pan Paweł o tym mówili. Czy już ta książka została zauważona, ja tak powiem, przez drugą stronę? Czy są już komentarze jakieś i jaką taktykę będzie się próbowało pod to obalenie tej książki przyjąć?
Taktyka, jak myślę, będzie jedna już bardzo dobrze wypróbowana i przetestowana, czyli zamilczanie. Więc ja się nie spodziewam, że w tych głównych przekaziorach, jak to się mówi, będą nawet podjęte próby komentowania czy polemiki. Natomiast jeśli pan pyta w ogóle o funkcjonowanie książki w obiegu takim publicystycznym czy komentatorskim, to jest naprawdę tego dużo na rozmaitych portalach i bardziej skromnych, i takich już naprawdę, gdzie tych użytkowników są dziesiątki tysięcy. Opinie dla mnie, jako dla autora, są, no, powiedziałbym, wręcz entuzjastyczne, bo ja się nie spotkałem nigdzie z zakwestionowaniem tej książki od strony merytorycznej, że ona jest, nie wiem, kłamliwa, że ona jest manipulowana lub coś takiego. Jeśli się pojawiają jakieś wpisy, to bardzo łatwo identyfikowane, wynikające ze zjawiska trollowania, czyli po prostu wpisywania komentarzy na zlecenie, które, no, są tylko dalszą częścią przemysłu pogardy, bo jeśli ktoś tam pisze, że jakiś dziennikarzyna napisał stek bzdur po to, żeby zarobić, no to jak ja mam z tego typu sformułowaniami polemizować? To jest po prostu poniżej mojej godności. Ja słyszałem, dzisiaj pan powiedział właśnie, że tych materiałów jest dosyć zebrane, dosyć dużo. Czyli jest jakiś plan wykorzystania tych materiałów, które zostały użyte, również w formie książek, czy jakoś w inny sposób, aby to trafiły nie tylko do nas, ale też do tego młodszego pokolenia? No, tak jak wspomniałem, taki zamysł coraz bardziej we mnie dojrzewa, bo widzę, że jest taka potrzeba i spotkanie z Państwem również mnie do tego przekonuje. No, oczywiście trzeba mieć też na uwadze pewien cykl czy rytm funkcjonowania książki na rynku, więc nie byłoby zbyt w tej chwili rozważne przysłaniać to pierwsze wydanie czymś natychmiast nowym, bo to by się wzajemnie znosiło. Ale oczywiście ja materiału mam co najmniej na dwie jeszcze książki, bo nie powiedziałem też o tym, że takim już dalszym efektem przemysłu pogardy jest tak zwana satyra ludowa, czyli szeptanka, czyli dowcipy i kawały. Ja wystawiłem również z tego materiału, który przedstawiłem panu Pawłowi, ogromną część polegającą już tylko na tak zwanym dowcipie politycznym. I mam też zamyśle taką pracę, która byłaby pokazana jak taka inspirowana przez media i przez te wszystkie formy przemysłu pogardy, jak taka satyra ludowa też była elementem tego zjawiska. No, myślę o jakiejś antologii dowcipu politycznego, ale z komentarzem historycznym, bo to nie może być tak, że przedstawi się dowcip i ha, 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 tylko trzeba pokazać, jaki był tego kontekst i społeczny, i polityczny. Więc mam taki zamysł, bardzo chętnie do tej pracy przystąpię, ale to nie może się odbyć natychmiast. Jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Na stronie niezależnej już było widać rozmowę z pana. Wywiad z panem był już umieszczony, można zobaczyć. Czy są jeszcze jakieś, może w najbliższym czasie, inne plany rozmów, które by było można widzieć w internecie, aby to rozpropagować jeszcze bardziej tę książkę? To znaczy, no, coraz więcej jest takich propozycji, żeby właśnie o tej książce pisać i mówić. Najpierw były to rzeczywiście wywiady na kilku portalach i później zaczynało to lawinowo narastać, bo właśnie niezależna.pl zrobiła i zapowiedź, i rozmowę. Jeśli pan mówi, że już jest wyemitowana, to nawet nie wiedziałem, bo było coś takiego nagrane. Teraz pojawiło się na rynku takie nowe pismo w sieci, związane z portalem wpolityce.pl, gdzie poproszono mnie o rozmowę i o przedstawienie takich obszernych fragmentów tej książki. Jest kręcony przez grupę Open Media? Open Group, tak. Film pod roboczym tytułem Prezydent, no po prostu opowiadający o Lechu Kaczyńskim, i tam zaproszono mnie też do wypowiedzi w takim filmie dokumentalnym obok naprawdę bardzo znacznych postaci typu prof.
profesor Nowak czy profesor Zybertowicz, żebym opowiedział od strony właśnie tego procederu przemysłu pogardy, jak wpływało na prezydenturę. I no, rozmowę ze mną nagrała na przykład pani Dagmara Siemińska, która na stronie Warszawski PiS ma taki cykl rozmów kulturalnych i tych przekazów jest znacznie więcej. No, recenzja bardzo solidna w Gazecie Polskiej Codziennej, a wcześniej zaproszenie na targi z taką adnotacją, że to wydarzenie tych targów. No i ja oczywiście pomyślałem sobie, że to chyba jednak przy całej mojej radości, że to przesadzone, ale naprawdę było na tych targach widać, że ta książka cieszy się zainteresowaniem, więc tych publikacji jest trochę i myślę, że w miarę tego, jak książka będzie gdzieś tam obecna w różnych kanałach sprzedaży, to będzie narastać, ale tylko po tej stronie właściwej. Jak pan mówił o tym właśnie, o satyrze ludowej, to przyszła mi na myśl jeszcze, że mógł pan uzupełnić informacjami na temat takich firm, które specjalizują się, przyjmują zlecenia dowolnej opcji politycznej i specjalizują się w masowych wpisach internetowych na różnych forach. To tam są to. Są informacje zresztą w internecie na te tematy, są z podaniem ile takie wpisy kosztują, ile można zarobić miesięcznie i tak dalej. To takie już przecieki były na temat tych firm. Poza tym chciałam pana zapytać, czy pan uważa również na wulgaryzację języka publicznego i języka używanego przez polityków. Ja pamiętam, nie wiem, nie zacytuję pewnie dosłownie, kiedy w świętej pamięci Andrzej Lepper, który wtedy uchodził za wyjątkowego chana, chociaż on nie używał wulgaryzmu, ja sobie przynajmniej nie przypominam, może ktoś z Państwa by podał przykład, ale ja nie przypominam sobie, żeby on używał jakiegokolwiek wulgarnego słowa, ale powiedział w Sejmie, nie wiem w którym to roku było, to było dosyć dawno, że proszę Państwa, Wersal na Wiejskim się skończył. No i to były święte słowa. Nie wiem, czy Pan to w książce również opisywał, od kiedy rozpoczęła się ta wulgaryzacja języka używanego publicznie, ponieważ propaganda była w Polsce w okresie powojennym i to sfinansowana za kwotę karły reakcji i te wszystkie. Ale to nie było taka brzydkie, to było chamskie, ale nie było tak potężnie wulgarne, jak w ostatnich latach to właśnie się odbywa. Tak, jeśli chodzi o pierwszą kwestię, no to ja jednak przyjąłem założenie, że w tej książce muszą być weryfikowane fakty, dlatego są tylko wszystkie przykłady opisane, gdzie można bardzo wyraźnie wskazać kto, kiedy, gdzie, w jakim medium. To, o czym pani mówi, to jest oczywiście obleśne i no, wywołujące grozę, czyli te wszystkie bardzo wulgarne wpisy, ale polegające na tym, o czym wspomniałem wzmiankowo, czyli o tym trollowaniu. To rzeczywiście się odbywa na zlecenie za pieniądze, ale tu jest kłopot z ustaleniem zleceniodawcy i po prostu z udokumentowaniem kto za ile i kiedy. Więc ja wszystkich komentarzy i wpisów na blogach, na forach internetowych nie uwzględniałem, bo po pierwsze to by zajęło kilkanaście tomów, a po drugie no jednak ktoś tam się ukrywa za jakimś pseudonimem, tak zwanym nikiem. Co jest właśnie jeszcze też ważne, że bo czasami się pojawia argument, no dobrze, ale ta druga strona, czyli środowisko szeroko rozumiane Lecha Kaczyńskiego też posługuje się agresją słowną, jakąś satyrą i tak dalej. No oczywiście odpowiadam, że tak, bo tego typu rzeczy się również pojawiają, tylko po prostu nie można zestawiać największych dzienników ukazujących się w Polsce, największych stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, portali internetowych z anonimowymi wpisami, bo to jest dysproporcja, która kompletnie nie ma odniesień wzajemnych. To jest zupełnie niesymetryczne. Ja proponuję na dzisiaj to spotkanie zakończyć. Jeśli można, proszę Państwa, bo ja mógłbym tutaj do późnej nocy, ale my jesteśmy zobligowani tym, że o konkretnej godzinie odjeżdża pociąg, a następny za godzin tam ileś. I no, to jest kwestia, która ogranicza mnie w sposób bardzo znaczny.
Także no, przepraszam, jeśli ja nie byłem w stanie powiedzieć, odpowiedzieć na wszystkie pytania i zaspokoić Państwa ciekawość. Myślę, że to jest nie ostatnie nasze spotkanie. Jak tylko będzie taka sposobność i wola z Państwa strony, to oczywiście chętnie się pojawię. Dziękuję bardzo. Gracias.